Leczył chorych na COVID-19, dziś sam choruje. Ma bardzo ważny apel chory na COVID-19 Marek Posobkiewicz. Już po samym otrzymaniu osocza poczułem się lepiej. Ilekolwiek by nie oddano osocza, nigdy nie będzie za dużo, ocenił Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny oraz lekarz szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie leczył chorych na COVID-19. Teraz sam zmaga się z tą chorobą i podkreśla, że zaraził się poza szpitalem. Już po samym otrzymaniu osocza poczułem się lepiej, przekazał Marek Posobkiewicz. Wspomożenie zewnętrzne, dzięki czyjemuś dobremu sercu, przeciwciałami własnego organizmu jest łatwiej walczyć z wirusem, podkreślał. Dodał, że osocze zawiera przeciwciała, które są w stanie rozpoznać wirusa i zneutralizować go w organizmie. Zapytany o swoje samopoczucie, odparł, że w stosunku do tego, co było, czuje się rewelacyjnie. Zdradził, że występował u niego kaszel z krwioplucieniem oraz duszności. Wyjaśniał także, że sprzęt, jaki ma teraz na sobie, służy do podawania do organizmu powietrza z większą zawartością tlenu. To pomaga rozprężyć te części płuc, które wskutek zlepiania się nie funkcjonują normalnie, wyjaśniał, dodając, że w ten sposób większą część płuc można uratować. Posobkiewicz przyznał, że osocze jest bardzo pomocny dla organizmu w walce z zakażeniem. Wytłumaczył, że osocze mogą oddać osoby dorosłe, które przechorowały i nie mają przeciwwskazań. Co najmniej 2 tygodnie od negatywnego wyniku testu lub miesiąc od zakończenia izolacji, mówił, zaznaczając, że takie osoby nie powinny mieć podawanych w czasie leczenia preparatów krwiopodobnych oraz mieć innych chorób. Ilekolwiek by nie oddano osocza nigdy, nie będzie za dużo, oceniał. Zdecydowanie jestem przyzwyczajony do roli lekarza, też na oddziale covidowym, mam nadzieję, że szybko wrócę, zaznaczał. Dodał jednak, że doświadczenie z drugiej strony jest pomocne. Doświadczenie, które się przydaje, pozwala zrozumieć, jak się czuje pacjent, mówił.